Ej, dzień dobry moi mili kochani, serdeczni widzowie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku, a ty co? Jak sobie stoisz? Witam was w kolejnym odcinku z Dying Light 2 Stay Human. No i co? Kontynuujemy rozgryweczkę, kontynuujemy. Nie musisz się tak wydzierać, stoję tuż przed tobą. Jaką jestem osobą? Co? Powiedziałem, że nie musisz się wydzierać. A skąd mam wiedzieć, gdzie się wydzierasz? Co? O czym ty mówisz? Po prostu przestań krzyczeć! A, przepraszam. Słuch już nie ten. Teraz rozumiem. Jestem Pete. Miałem zinfiltrować obóz renegatów. Dostałem misję. Od samego Jacka. Jeśli uratuję ocaloną, która została porwana, zostanę stróżem prawa. Ale... boję się. Nie dziwię się. Co do tych renegatów... Nie, nie. Boję się, że z powodu mojego słuchu coś źle zrozumiem i wszystko spierdolę. Już mnie wywalili z zaopatrzenia. Obsługiwałem podajnik i nie słyszałem, że ludzie zaczęli krzyczeć. No i w skrócie... zwaliłem komuś skrzynię na łeb. O kurde. Przepraszam was za ten napad kaszlu, ale nie zdążyłem się wyciszyć. Czyli go... Czy especy wiedzą, że masz problemy ze słuchem? Ale wiesz co? Na szczęście especy wiedzą, że nie dosłyszę. Chcą mi dać pracę biurową. Aha! Mam pójść do Old Bridge na końcu Lower Demare. Pójdź zamiast mnie. Potrzebuję tej wygranej. Wynagrodzę cię. Muszę to przemyśleć. Dzięki. Uwięziona kobieta, podobno całkiem urodziwa, jest przetrzymywana w chacie koło wieży z flagą. Będę czekał w wiatraku na drugim brzegu. No, dobra moi mili, chyba właśnie nadszedł czas na nasze zadania poboczne. Prawda czy nieprawda? Prawda. Dobra, głuchy Pit, zróbmy to. Skoro i tak z nim tutaj siedzimy, to co mi tam? To mi blisko jest. Ktoś tu potrzebuje pomocy chyba. Gdzieś ty był? Niżej. Dużo niżej. Nie pamiętam. Stary. No. Po co ci to? O, co ci to było? Musimy zaraz sobie zrobić jeszcze kolejną broń. Bez tego to będzie lipa. Dobra, mamy tego gnoja. Wabik złapaliśmy dzięki temu. Nie musimy go robić, ale w ogóle z tych wabików, w ogóle te wabiki są strasznie słabe. Wcześniej na przykład w Dying Light 1, no nie oszukujmy się, te wabiki działały i to mocno. Petardy, Boże, ile ja z tego korzystałem? Non stop praktycznie. A tutaj te wabiki nie działają, no są te gulmeny i tak dalej i niby coś to robi. Ale tutaj tak, no nie wiem. Nie podoba mi się to osobiście. Dobra, lecimy. Komu wierzyć z flagą, tak? Tu widzę, że to jest terytorium renegatów. Tam jest domek. Od razu sobie go odblokujmy i zrobimy sobie to w ciemności. Kurwa. Ja nie wiem. Nie rozumiem tego, co tu się odwala. Ożywianie od zmierzchu, standard. To już nie musimy się nawet kłaść. Oho. Oho, coś się zbugowało. No nie mówcie. Gra się zwiesiła. Ewidentnie miała jakieś głupie doczytki. Właśnie, 680 metrów? Co się stało? Dlaczego tak się stało? Jezu, tak daleko. Oj, ta gra naprawdę zniechęca czasem. Naprawdę ta gra czasem zniechęca. Co się stało z zombiakami? No tak mało tu jest ich dosyć. Nie mogę nic z tym zrobić, dobra. Op. I do góry. No jesteśmy w tyłek jakieś 400 metrów. No dobra, szybko to nadrobię, mam nadzieję.
Opa. Aiden i jego loty czarterowe. Byliśmy już po tej dobrej części wody i niestety nam nie wyszło, no. Dobra, od razu tu przelatujemy i lecimy w lewo. No nie tra... Co? Aiden! Ty patałachu! Ty patałachu Aidenowski. I teraz tam nie dolecę. Teraz tam nie dolecę, nie ma opcji. Zamoczę spodemki. A może i dolecę? Dolecę czy nie dolecę? Dolecę! Oj, te spawn pointy są tutaj lipne strasznie. Strasznie lipne spawn pointy. Tyle metrów. Zaraz, wszystkie wychodzą teraz, okej. Okay. Dziwiłem, co to tak nawalało? Oho, screamer. Idziuś screamer. No już mnie tu nie powinieneś widzieć. To masz problem. No renegaci. Szybki słapik. Pyk. 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 I hełm spadł. Kurde Legolas, prawdziwy. Nie jakaś podróbka. No wiesz ty co? Ty chamie! Nie ma! To co, odblokujemy sobie ten wiatrak przy okazji? Niech stracę. Oj, nie lubię tych wiatraków, naprawdę ich nie lubię. Mega ich nie lubię. Na górę. Ja tam nie dolecę. Nie ma opcji, nie dolecę tam. O, jakbym się tu zabił, teraz by były jaja. Czyli tak, musimy poczekać, aż to będzie w górze, potem przeskoczymy tu, rozbujamy się, przeskoczymy na drugi pachołek i dopiero wejdziemy. Jest plan. Zobaczymy, jak wykonanie nam pójdzie. Hop. Nie zdążę. O! Zdążyłem! Właśnie, tylko jeden nie spierdziel się, błagam. Ja tych wiatraków nie lubię robić. Udało się. Zrobiliśmy się renegatów przy okazji. Tylko pytanie, komu to oddamy jeszcze? W ogóle będziemy mieli możliwość oddania. Nie mamy? Albo mamy parkour przynajmniej. Skok po ślizgu, skok z krawędzi. Dobra, zróbmy sobie to. Zróbmy sobie to. Tylko jeszcze jest jedno pytanie. A dokładniej, pytanie o... Wejdź, zejdź. Dobra. Wiatrak świerk. Nikomu go nie oddaliśmy, to jest dziwne. To jest mega dziwne. Dobra, lecimy dalej do questa. Trochę złomu, oczywiście Aiden znów klamry nie umie rozpinać. Nic nowego. Piórka. Daleko to jest? 263 metry. Może nawet jakoś dotrzemy w to miejsce. Ale na pewno nie w tym momencie.
Co to było? Nie wiem, co to było. Uciekaj, jeden. O, tu jest most. To nie jest już terytorium, takie totalne terytorium? Heron Renegados. Wejdź tam. Jezu, Aiden, ale ty jesteś ściapa. Totalna. Top największych ściap byłbyś naprawdę w top 1. Dobra, teraz możemy sobie przełączyć ten łuk. Dobra. Nawet pykło. Nawet pykło, dziwo. Dawaj kasiorę. Więcej tu ich nie ma? Niemożliwe. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Dużo włóczni. Do tego budynku możemy wejść, czy nie? Chyba nie. Ciebie nie przeszukałem. Na tej gałganku. Tu nie wejdziemy. Ale tu nikogo nie ma. Tu nikogo nie ma. Stanowski, wyłaź. Wyłaź, Stanowski. Okidoki. I co, musimy się przekreślić tam dalej. Nie. Kurde. Surprise, motherfucker. No nie mówcie. Naprawdę te buraki mnie nie widziały? Nie może być. Kurde, teraz żałuję trochę, że nie przyszedłem na łucznika. Nie, no to jest genialne. Tylko strzał już mam coraz mniej. Jadło? To tyle sobie myślał, gnoju. Dobra, ale strzał mamy jeszcze mniej. Strzał mamy jeszcze mniej. Ale tutaj są. I to sporo. Uhuhu. Kurde, ile strzał. Pięknie. To same strzały było urw wejść. No to tych renegadów tutaj trochę wytrzebimy, co? Legolas łucznik. Z itemami na melee. No i po co ci to było, chłopie? Najgorsze jest to, że mamy taki mały poziom tego naszego zmysłu przetrwania. I tak to bym sobie ich ogarnął. No, nie trafione. Kurde. Jak mnie znajdziesz, to będzie bolało. Ale ty mnie nie znajdziesz, chłopcze. Ciekawie, nie powiem. To znalazłeś mnie już? Chyba nie. Chyba mnie jeszcze nie znalazł, biedny. Chyba mnie widzą.
Chyba nie. To wozimy dalej. Przelutujemy im te mieszkania. Co my tu mamy? Złom. 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 Serio, teraz się zastanawiam, czy by nie pójść na łuk. Kurde no, a posprzedawałem wszystkie itemy z łuku. I teraz mi głupio. I teraz mi głupio. Mogę być takim świetnym łucznikiem. Dawajmy te strzały. To by się już nie przydadzą. Chyba gdzieś tu spadłeś. Albo i nie. Albo już zniknąłeś. Gotowy. Się trochę to naobszukujemy. Pizza. Zrobiony siekarz. Boże, po co mi takie przedmioty? To co szare, to ja nie bierę. Grube bojówki. Mi się tam opłaca w ogóle wchodzić? Czy mi się tam opłaca wchodzić? To jest pytanie za milion punktów. Wątpię. Ale wejdę. Choćby tylko dlatego, żeby stracić warsztat. Ja no żartuję. Ale wejdę, bo chcę zobaczyć, co jest na górze. O ile w ogóle coś będzie na górze, bo tak jeszcze może być, że nie ma nic. No i coś było, coś złotego tu jest. Coś ukryte. Smartfon! Ja nie chcę tego wyłączać. No zobaczmy, co się stanie. No i co? No i niezbyt im to coś zrobiło. Rozumiem, że tam jeszcze trzeba byłoby wyłączyć. Ta, tu zombiaki powlatywały. Kurwa mać. Won. No weź, bo ja umrę. O nie. Ho, 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 dobra, mamy już wszystkich. Au, 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 au. Dobra, tu będzie lepiej. Wasz przywódca chyba cię delikatnie naciął na waszego koktajla, co? No, umrzesz? Au, 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 au. Zabijemy przywódcę, to raczej tamci powinni już sobie pójść, co? Nie? Opa! Teraz mi strzał zabraknie, nie będzie śmiesznie. Dobra, bo już nie mam staminki. Wasz kolega jeszcze dostał koktajlem chyba, co? Weź go, wywal tam do siebie. Co mnie zabiło? No nie! No nie! Wygnoje! Ale gnoje. ...290 metrów? Czy was w domu biją? Czyżbym tak daleko? No, bez jaj. Już zrespić mnie nie mogło dalej, prawda? Celowa robota. Celowa robota. Na 100%. Dobra, no, nie mówcie, że się wszyscy porespili, bo się wkurzę. Naprawdę? Serio się chyba wszyscy porespili. No jestem bardzo zirytowany tymi okolicznościami. W szczególności, że kurde, pewnie strzał już tu nie będzie. No oczywiście, że nie ma. O, wygałgany. Tak mi zrobić bambuko?
Za dużo was tu było. Ja mam cały oddział wycinam. Pięknie. Ekwipunek jest pełny? Co my tu mamy w tym ekwipunku? Co my tu mamy? A, już wiem, czego mamy za dużo. Mamy w ogóle piąty poziom. A nosimy który? Trzeci? No i teraz zastanawiam się, czy by nie pójść na łucznika. Oj, naprawdę, 6,5 dystansowych. 6,3. Regeneracja wytrzymałości. Dobra, bierzemy. Idziemy na łucznika. Tylko jeszcze pytanie. Chciałem mi to upuścić. Idziemy teraz na łucznika, o ile w ogóle mamy przedmioty. No jakieś tam mamy. Nie za dobre, ale mamy. W ogóle lipa jest straszna pod tym względem. Obrażenia 8,3. No będzie trzeba coś kupić. Pierwszy poziom. O Jezu, tragedia. Tragedia. Regeneracja wytrzymałości i tutaj mamy coś? No niestety nie mamy. Dobra, ale mamy teraz większe DPS na łuku chyba. Przynajmniej powinniśmy mieć. No, czy takie wielkie? Nie powiedziałbym, że one są wielkie. Mamy trochę strzału. Gimme shelter. Zapaczki. Maski. A ja to wywaliłem przed sekundą. Kurde. Ja to przed sekundą wywaliłem. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Tu mamy jeszcze trochę miejsca, więc luz. Wszystko powywalał, potem wziął. Mołotow, bierz. Mołotowy się zawsze przydadzą. Zawsze. Noże do rzucania również. Mimo, że nie korzystamy z nich za bardzo, ale się przydadzą. Dobra, gdzie my mieliśmy iść? W tamtą stronę chyba, nie? Porucznik jest. O. Dwóch poruszników już nie ma. Wątno ją. Dobra, zabiłem tego z mołotowami. Zabiłem wszystkich, wymordowałem wręcz. Premedytacją wymordowani. Nie żałuję. To łucznik noga od stołu? Serio? Chłopie, co ty żeś mi dał? A ten wielki but? Wielki but nie dał mi nic. Albo go zgubiłem, tak też może być. I to jest bardzo prawdopodobne w sumie nawet. Bo nie widzę jego ciała. Ja go wcześniej trochę zabiłem. On do mnie doleciał. Kurtka rokowa na pierśnik. Ej, nie wiem, czy on do mnie doleciał, czy nie. Ale wiem teraz, że na górę się opłaca wchodzić. Przynajmniej do tej pory się opłacało. Tam pewnie jakiś lód może być. Dało się na pewno to zrobić z głową. A dokładnie o co mi chodzi, to, że mogłem wyłączyć im prąd i napuścić na nich zombiaki. Dało się to lepiej zrobić, ja to wiem. No serio? Tu już nic nie ma? Owy dziady jedne. Hop. Bon. Pyk. Dobra, wszyscy martwi? Chyba już wszyscy. Ale żeśmy się tych mołotowów teraz nachapali? Ja nie wiem. Co jak chcę rzucić?
Jaskiniowiec tego nie chce. To otwórz standardowo. Standardissimo. Ekwipunek jest pełen znów. Pewnie znów za dużo kasków. Nie? Tym razem. Ekwipunek jest pełen nadal. Buty? Nie. Spodnie? Nie. Znów to? No dobra, ja to wyrzucę, nie ma problemu. No jak ekwipunek jest pełen? A, bronie pewnie. Jasne, że tak. Bo on teraz miał młotek niby. O, tu jest jeszcze jedna skrzynia. Dobra, sporfinka, ostrza. Przejmujemy tę grajdą. Przejmujemy ten grajdałek. Renegatów tu już brak. Dobra. I co, i teraz nie uratowaliśmy kobiety? Przysięgam, że jeżeli nam tutaj zrobiło questa w ten sposób, to się wkurzę. Tak samo jak z tym dzieciakiem. Przysięgam, że jak nas zrobiliście w konia, to się zdenerwuję, zirytuję i to mocno. Hej! Tutaj! Załatwieni. Wszyscy w obozie nie żyją. Dziękuję. Idź już. Czekaj w wiatraku na drugim brzegu. Dobra. I co, tylko ja miałem baga z tym dzieciakiem. No, świetnie. Ale mamy kolejny poziom walki. Seria strzałów? What? Ej, tego nie widziałem. Ej, to może być też fajne. Dobra, ale chcę wielostrzał. Do trzech celów. Nice'u. Dobra, wróćmy do Pita. Pit, Pit. Ja muszę sobie zmienić teraz wszystkie przedmioty. Fuck. To nie miało tak wyglądać. Ej, to miała być bezpieczna strefa, to nie jest bezpieczna strefa. Tu miała być strefa bezpieczna. Strefa wolna od przemocy. Ja wiem, co wyście teraz pomyśleli. Nie ze mną te bajery. Moi widzowie, nie ze mną. Ja jestem tolerancyjnym człowiekiem. Nawet jeżeli jestem nietolerancyjnym, to pamiętajcie w ten sposób. Jeżeli nie tolerujesz laktozy, to nie pijesz mleka. A nie wszystkim mówisz, że mleko jest złe. Hop. No, wyciągnij to. Konwój. Krywka nocnego biegacza. No dobra, ale wróćmy do Pita, bo już widzę, że zbliża się koniec odcinka. A ja bym chciał jeszcze oddać tego questa. Peterson. Już lecę do ciebie. Hoppa hop. Ej, Den. Ty łachmyto. Ty łachmyto. Ty mendo. Premia nocna 111 PD. Byłoby więcej, gdyby nie to, że umarłem. Świetnie się bawię na tym trudnym poziomie, świetnie. Zajebiście. Jasne, że tak. Ofiara Henrietta niedługo tu dotrze. Chwila. Ma na imię Henrietta? O nie. To nie ją miałem uratować. Musiałem źle usłyszeć, o który obóz chodzi. Teraz specy nigdy mnie nie przyjmą. Jestem bezużyteczny. Zupełnie do niczego. Jesteś. Nie wiem, jak ci dziękować. He.
Powiedz, że to Pit jest prawdziwym wybawcą. No dobra, masz. Otworzyłem drzwi, ale tak naprawdę Pit cię uratował. Ja? Ale... Ja tylko wykonywałem rozkazy. Ten gość był mózgiem całej operacji. Wszystko zaplanował i dlatego mogłem cię uratować. Ratuje ludzi, bo lubi, co nie, szefie? Tak. Chyba można tak powiedzieć. Bohaterski i skromny. Pięknie. Ach, to nic takiego. Jak masz na imię? Ja jestem Pit. Henrietta. Odprowadzisz mnie do domu? Nie chcę, żeby znowu ktoś mnie złapał. A przy tobie czuję się bezpieczna. Przy mnie? Bezpieczna? Poczekaj, Henrietta, musisz wiedzieć, że mój słuch jest nie najlepszy i... Nie ma sprawy, będę mówiła głośniej. Idziemy? Tak, chodźmy. Dziękuję, pielgrzymie. Dzięki. Powodzenia z nią. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Myślę, że jeszcze jeden odcinek taki poboczny zrobimy, więc trzymajcie się, pamiętajcie, że harmonogram, jak i Discord macie w opisie. Hej, hej!